kolejnej edycji Dnia Przedszkolaka nie brakowało dobrej zabawy. Dzieci z 5 przedszkoli z dzielnicy Raków tańczyły, śpiewały, spędzając wspólnie czas. Na placu Orląt Lwowskich najmłodsi mieszkańcy Częstochowy obchodzili swoje święto w towarzystwie rodziców i wychowawców. Dzień Przedszkolaka obchodzimy od 2010 roku. No i to jest święto wszystkich przedszkolaków, także dobrze, żeby ci młodzi ludzie też mieli swoje święto, żeby mogli, tak jak dzisiaj, wyjść, przy pięknej pogodzie pobawić się. Zapytaliśmy również organizatora, co jeszcze było celem zorganizowania tej uroczystości. Głównie, jeżeli chodzi tu o Raków, to głównie o integrację dzieci przedszkolnych, ale wszyscy mają święto. Dlaczego przedszkolaki nie mogą mieć swojego święta? Właściwie to jest dzień wychowania przedszkolnego, tak bardzo poważnie nazwane, ale to właśnie w tym dniu świętują ci najmniejsi, ci milusińscy przedszkolacy. Hasło Dnia Przedszkolaka to zabawa, radość, edukacja. Liczę, że po tym dzisiejszym dniu każdy odczuje i dużo zabawy, i dużo radości, ale też i nauczy się czegoś, co na pewno będzie z korzyścią dla niego.